za chwilę. Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie na spotkaniu organizowanym przez struktury Polski Razem Zjednoczonej Prawicy, oddział w Grudziądz. Szanowni Państwo, dzisiejsze spotkanie jest podroboczu, w zasadzie podroboczu, pod oficjalnym tytułem Porozmawiajmy o programie u Ciebie w Grudziądzu. I dzisiaj mamy na sali, udało nam się, zresztą to jest nasza pierwsza obietnica, którą złożyliśmy i którą dzisiaj zrealizowaliśmy. Mamy dzisiaj na sali pana prezesa Polski Razem, pana Jarosława Gowina. Proszę o brawa. Szanowni Państwo, pan prezes, za chwilę oddam panu prezesowi głos, natomiast na sali z nami dzisiaj obecni są także pani Iwona Michałek, radna miasta Torunia, wiceprzewodnicząca Polski Razem oraz kandydatka do Sejmu z drugiej pozycji na liście, co jest bardzo ważne dla nas. Urodzona tutaj w Grudziądzu. Tak, reprezentant, przyszły reprezentant Grudziądza w parlamencie. Szanowni Państwo, jest także z nami na sali z panem prezesem, przyjechał dzisiaj do nas radny miasta Warszawy, dzielnicy Mokotów, pan Jacek Ozdoba, który znajduje się z tyłu w tym momencie. Także jest członek Polski Razem. Szanowni Państwo, na sali znajdują się także jeszcze dwie osoby związane ze strukturą, znaczy więcej osób, ale tutaj przy stole oficjalnym, prezydialnym. Znajduje się pan Stanisław Szyszka, który jest wiceprzewodniczącym struktur Polski Razem. Oraz moja skromna osoba, jestem przewodniczącym, nazywam się Paweł Witkowski i będę dzisiaj moderował to spotkanie. Dzień dobry. W tym momencie pozwolę sobie oddać głos prezesowi, panu Jarosławowi Gowinowi. Szanowni Państwo, to jest takie spotkanie, na którym przyjechaliśmy przede wszystkim po to, żeby słuchać. Bo z przedsiębiorcami warto rozmawiać o konkretach i warto wysłuchiwać, jakie są Wasze konkretne oczekiwania, nie tylko wobec posłów aktualnego czy przyszłego, ale w ogóle wobec Państwa. Chcę powiedzieć, że prawica idzie do wyborów zjednoczona. Na początku lipca mieliśmy w Katowicach taką konwencję programową, gdzie przedstawiliśmy nasze zamierzenia przede wszystkim w odniesieniu do gospodarki, także jeżeli chodzi o inne obszary, dla nas dzisiaj i w ogóle najważniejsza powinna być gospodarka. Ja o tym programie powiem tylko krótko, chwaląc się tym, że Polska Razem wniosła na niego duży wkład, ale za pośrednictwem takich spotkań jak nasze dzisiejsze, dlatego że ja sam i nasi eksperci spotykaliśmy się z przedsiębiorcami w różnych regionach i to byli przedsiębiorcy z różnych branż, a także powiedziałbym o różnych rozmiarach. To byli, nie wiem, na przykład młodzi startupowcy z Krakowa, ale to byli także czołowi polscy przedsiębiorcy, tacy jak Michał Sołotow czy Ryszard Florek, a więc ci, którzy już podbijają światowe rynki w swojej branży. Wiadomo, że w obrębie Zjednoczonej Prawicy są różnice, zwłaszcza jeżeli chodzi o gospodarkę. PiS jest takim ugrupowaniem, które kładzie większy nacisk na opiekuńczą rolę państwa. Z kolei my, Polska Razem, jesteśmy ugrupowaniem, które stawia zdecydowanie większy nacisk na rozwój przedsiębiorczości, na niskie podatki, na usuwanie barier itd. Są też różnice dotyczące na przykład wieku emerytalnego. PiS opowiada się za obniżeniem wieku emerytalnego. My akurat do tego postulatu zachowujemy pewien sceptycyzm. Natomiast jak się porozumieliśmy? Porozumieliśmy się w ten sposób, że my, przyszli posłowie Polski Razem, poprą ten sztandarowy postulat PiS-u, czyli obniżenie wieku emerytalnego, ale w zamian za to PiS zgodził się rozpocząć szerokie prace nad przede wszystkim nad obniżaniem podatków dla małych i średnich firm. Ja nie chcę ukraść show pani Beacie Szydło. Ona wkrótce przedstawi nasze plany gospodarcze, więc nie będę mówił o szczegółach. Mogę tylko powiedzieć o tym, na jakie wektory kierunkowe umówiliśmy się w rozmowie z Jarosławem Kaczyńskim. Po pierwsze, ustaliliśmy, że w gospodarce będziemy dążyć do maksymalnego poszerzenia wolności, czyli tego, co się technicznym mianem nazywa deregulacją. Trzeba uwolnić polskich przedsiębiorców od nadmiaru przepisów, od nadmiaru kontroli,
od ciągle zmieniającego się prawa. Przecież Dziennik Ustaw w Polsce co roku liczy 30 tysięcy stron. 30 tysięcy zapisanych drobnym maszkiem stron. Kto jest w stanie śledzić te zmiany, a tym bardziej kto jest w stanie potem stosować się do tych ciągle zmieniających się przepisów. Więc chcielibyśmy zdecydowanie uprościć prawo gospodarcze. Dla mnie, ja przez ponad 20 lat byłem przedsiębiorcą, właściwie dopiero jak zostałem ministrem sprawiedliwości, to zacząłem żyć z polityki. Wcześniej byłem posłem tak zwanym niezawodowym, czyli po prostu zarabiałem na życie gdzie indziej, właśnie w biznesie. Dla mnie najlepszy okres dla polskiej gospodarki to jest ustawa Wilczka. Przełom lat 80., końcówka lat 80., początek lat 90. Wtedy rzeczywiście państwo nie przeszkadzało. Od tamtej pory jako przedsiębiorca miałem takie poczucie, że narasta gąszcz utrudnień, że urzędy coraz bardziej wrogo odnoszą się do przedsiębiorców, coraz bardziej podejrzliwie. Trzeba to zmienić, trzeba budować prawo gospodarcze na zasadzie zaufania do obywatela, zaufania do przedsiębiorcy. To jest pierwsza rzecz. Rzecz druga to obniżenie podatków, w ogóle uproszczenie systemu podatkowego. Podczas tej konwencji w Katowicach przedstawiliśmy między innymi coś, co nazwaliśmy pakietem praworządności podatkowej. No i ja Państwu przytoczę tylko parę takich rozwiązań, które chcemy wprowadzić, a moim zdaniem prawo podatkowe jest obszarem największych nadużyć. Nadużyć nie przedsiębiorców, tylko nadużyć państwa w stosunku do przedsiębiorców. Więc przede wszystkim wprowadzimy centralną instrukcję podatkową, żeby się skończyły te arbitralne w interpretacje poszczególnych urzędów, często sprzeczne, często te interpretacje do tej pory były publikowane z dużym opóźnieniem, co oczywiście rodziło sztuczne zaburzenie konkurencji, czyli centralna instrukcja podatkowa to jest pierwsza rzecz. Drugi przykład, chcemy poszerzyć kompetencje Rzecznika Praw Obywatela, praw obywatelskich, tak, żeby on był też rzecznikiem praw podatników, czyli żeby dużo aktywniej niż do tej pory występował w obronie zwykłych podatników i także przedsiębiorców, którzy dzisiaj w zderzeniu z tą machiną państwa są często bezradni. Inny przykład działań, wiążące informacje na temat stawki VAT. Chcemy, żeby te informacje ukazywały się w ciągu 14 dni, dzisiaj często to jest okres kilku miesięcy, żeby obowiązywały nie tylko adresata, prawda, ale żeby się stosowały do każdego następnego przedsiębiorcy dokonującego dostawy tego towaru przy tej usługi. Uproszczenie procesu legislacyjnego, tak żeby tych przepisów było jak najmniej. Kiedy byłem ministrem sprawiedliwości, to Donald Tusk zlecił mi też takie zadanie właśnie upraszczania polskiego prawa i ja odchodząc z ministerstwa zostawiłem bardzo szczegółowe założenia do ustawy, która miała upraszczać system legislacyjny, tak żeby tych przepisów było dużo mniej i żeby one się nie zmieniały tak często. I tutaj nie ma co wyważać otwartych drzwi, bo w wielu krajach to jest problem, to jest także problem na szczeblu unijnym. No ale na przykład ja proponowałem, żeby wprowadzić do polskiego prawa zasadę wprowadzoną w Wielkiej Brytanii. W Wielkiej Brytanii określa się to zasadą one in, one out. One in, czyli żeby jeden nowy przepis dotyczący działalności gospodarczej wszedł w życie, to co najmniej jeden z dotychczasowych o porównywalnym zakresie out. To było, proszę Państwa, w 2000, ja to proponowałem Donaldowi Tuskowi wprowadzenie tej zasady w roku 2012, minęły 3 lata. W polskim prawie niestety ta zasada nie obowiązuje, a Brytyjczycy są już na innym etapie. Oni są już na etapie one in, two out, czyli jeden nowy przepis, to dwa dotychczasowe muszą być usunięta. Więc to jest świetny przykład tego, jak ułatwia się życie przedsiębiorcom przez likwidację nadmiaru często zbędnych regulacji.
Inny przykład działań, jeżeli chodzi o podatki, chcemy wprowadzić taką zasadę obligatoryjnej i prewencyjnej weryfikacji decyzji podatkowych przez sąd administracyjny w ciągu 30 dni od złożenia skargi przez podatnika, żeby te sprawy nie ciągnęły się długimi miesiącami albo latami, albo często firmy zbankrutują, zanim się doczekają właściwej decyzji sądów. Inny przykład tego, co chcemy zrobić, wprowadzenie takiej zasady, że urzędy, Urząd Skarbowy czy UKS może kontrolować przedsiębiorców tylko pod warunkiem, że przewidziana korzyść dla budżetu z tej kontroli będzie wyższa niż koszty kontroli. O co nam chodzi? Dzisiaj kogo trzepią urzędy skarbowe? Małe, czasami średnie, ale małe firmy. Bo tam najłatwiej się do czegoś doczepić. Mali przedsiębiorcy nie dysponują prawnikami, którzy wybronią ich z każdych tarapatów. A gdzie wyciekają nie tysiące złotych, bo tam mały przedsiębiorca, nawet jeżeli się pomyli, czasami nawet jak go szuka, to na drobne kwoty. Tymczasem równocześnie wyciekają za granicę dziesiątki miliardów złotych, bo urzędnicy skarbowi boją się kontrolować zagraniczne koncerny. Więc chcemy wprowadzić tę zasadę po to, żeby z jednej strony dać ulgę tym drobnym przedsiębiorcom od nieustających kontroli, ale z drugiej strony, żeby zacząć rzetelnie kontrolować wielkie firmy, zwłaszcza firmy zagraniczne. I z tym wiąże się ten trzeci taki wektor kierunkowy, o którym się mówiliśmy z Jarosławem Kaczyńskim. Pierwszy to jest poszerzenie wolności gospodarczej, drugi to uproszczenie podatków i w nieodległej przyszłości także ich obniżenie dla małych firm, małych potem średnich, duże stać na płacenie podatków, ale trzeci wektor to jest wyrównanie szans polskich przedsiębiorców i kapitału zagranicznego. Dzisiaj, od 25 lat, polscy przedsiębiorcy są we własnej ojczyźnie traktowani jako obywatele drugiej kategorii. Najbardziej widoczne to jest na obszarze handlu, prawda? Że obok siebie jest mały polski sklepik i duża galeria handlowa. Polski kupiec płaci podatki. Ta galeria handlowa, ta sieć międzynarodowa podatków w Polsce nie płaci, bo wyprowadza cały zysk za granicą. No i czym się to kończy? Kończy się to tym, że polski sklep upada, że polski handel chyli się ku upadkowi, a w momencie, gdy te zagraniczne sieci zdobywają pozycję monopolisty, to to się dzieje już od lat, że narzucają zaniżone ceny na produkty polskich rzemieślników, polskich rolników, polskich przemysłowców. Więc chcemy z tym skończyć. Trochę taką metodą jak Orban na Węgrzech, czyli chcemy wprowadzić podatek obrotowy od sklepów wielkopowierzchniowych, ale chcemy też wprowadzić podatek bankowy i rozpocząć proces repolonizacji sektora bankowego. Nie może się rozwijać gospodarczo kraj, gdzie 80% sektora bankowego jest w rękach zagranicznych. Chcemy opodatkować telekomy czy firmy ubezpieczeniowe. One w ogromnej większości są w rękach zagranicznych i dobrze, że tutaj się pojawiają zagraniczni inwestorzy, proszę bardzo, pod jednym warunkiem, że konkurują z polskimi przedsiębiorcami na uczciwych, sprawiedliwych zasadach, czyli że płacą tutaj podatki. Osobny wielki problem to jest problem karuzeli VAT-owskiej. No, tutaj i polscy przedsiębiorcy mają w tej karuzeli VAT-owskiej swój wkład, ale przede wszystkim robią to jednak zagraniczne podmioty gospodarcze, a tracimy na tym rocznie kilkadziesiąt miliardów złotych. Proszę Państwa, to są te generalne założenia, to są te kierunki, w których będziemy szli, jeżeli wraz z Iwoną, z innymi politykami Zjednoczonej Prawicy zostaniemy przez Polaków obdarzeni mandatem zaufania i przejmiemy jesienią władzę. Tak jak nasz program powstawał poprzez konsultacje z przedsiębiorcami, tak samo chcielibyśmy dzisiaj potraktować to spotkanie jako takie robocze spotkanie
konsultacyjnej. Bardzo będziemy wdzięczni nie tylko za pytania i komentarze do tego, co powiedziałem, ale także za Państwa propozycje i wskazywanie obszarów, w których potrzebna jest interwencja Państwa, ale nie po to, żeby utrudnić życie przedsiębiorcom, tylko żeby ułatwić i żeby wyrównać szanse polskich przedsiębiorców i kapitału zagranicznego. Tyle tytułem wstępu, teraz oddajemy Państwu głos. Mieliśmy okoliczność świętować 660-lecie reprezentuje rzemieślników, które są solą tej ziemi i tego miasta, które to miasto budowali. Pozwoliłem sobie wynotować parę punktów. Taki mały afrącik odnośnie, żeby takie spotkania robić popołudniami. My mamy taki zwyczaj, przedsiębiorcy pracują. Ja widzę tutaj po twarzach, że z tych osób, moich kolegów, których zaprosiłem, przyszło może 10%, ponieważ niestety pracujemy, ja też mam zakład i jeszcze mogę sobie może pozwolić, ale niektórzy, następnym razem bym prosił, żeby... Następnym razem obiecujemy, że odwrócimy... 16, 18, 20, 21, zapraszamy. Dzisiaj po południu będziemy mieli spotkanie z przedsiębiorcami we Włocławku. To myślę, że następnym razem przyjedziemy odwrotnie. Że ta frekwencja wtedy będzie większa i więcej tych pytań merytorycznych będzie. Druga sprawa, nie ma co przekonywać przekonanych. To tutaj pan poseł powiedział, w większości my widzimy tą patologię i zgadzamy. Ja tutaj pozwolę sobie takich 5 punktów i pytań zarazem podać. Mianowicie pierwszy mówi się o likwidacji podatku dochodowego. Mówię, małe przedsiębiorstwa w zasadzie już tego podatku nie płacą. Ściągalność tych podatków więcej kosztuje niż czyli te wpływy, które są do budżetu. To jest jedno pytanie. Też zastanawiamy się, mówię, to dotyczy przedsiębiorców, ale też i tych, którzy część społeczeństwa, którzy, mówię, starszego, a Grudziądz jest takim miastem ludzi starszych, odnośnie podatku katastralnego. To się przewija już od wielu lat, podejrzewam od 10, się wraca temat, cofa się. Jest to rodzaj podatku, który mocno niektórych uderzy, załóżmy i przedsiębiorców, ale też społeczeństwo, ci, którzy mają odziedziczone jakieś domy, nie są w stanie w tej chwili opłacać podatek nieruchomości, który jest stosunkowo wysoki, ale jeżeli dojdzie ten podatek katastralny, będą musieli się pozbyć tych nieruchomości. I tu chciałbym zadać pytanie, czy taki podatek Państwo macie w swoich planach? Oczywiście też reforma systemu emerytalnego. My jako przedsiębiorcy, po części jesteśmy zmuszeni, większość z nas płaci ZUS, nie obojętnie, czy mamy dochody, czy nie mamy, co miesiąc te 1000 zł musimy przekazać. Emerytura jaka jest, w myśl tej zasady powinno funkcjonować, że im dłużej pracujemy, tym więcej dostaniemy. No niestety jest tak, że my wpłacamy do tego głównego wora, a wszyscy inni, którzy idą po 30-40 latach, w wieku 30, tam 5-40 lat i inne przywilejowane osoby korzystają i nie dostają po 1200, tylko odpowiednio więcej, więc mówię, ten system. Ja już jestem w tym wieku, że jeszcze mnie obejmie, jeszcze w tej kasie trochę pieniędzy będzie, ale my myślimy też o młodych, czyli naszych następcach. Następna sprawa, ustawa odnośnie zadłużenia budżetu. Jeżeli się, jak Polska długa i szeroka, wszystkie budżety miejskie, gminne są zadłużone prawie że na maksa. Ja jeżdżę do Warszawy na kongres rzemiosła. To samo jest w rzemiośle i w każdej innej instytucji. Złe przykłady, oczywiście jest kreatywna księgowość, można tam pewne rzeczy zaksięgować, podmieść, inaczej to zrobić. W każdym razie ci, którzy podejmują decyzje strategiczne, zadłużają to państwo, czy gminę na każdym poziomie, nie ponoszą tak de facto odpowiedzialności. My jako mieszkańcy to naważone piwo musimy w pewnym momencie wypić w postaci zwiększonych podatków. I ostatni temat, może żeby nie za długo, który w zasadzie ja prowadzę tutaj działalność już ponad w zasadzie 25 lat i w zasadzie czekam na jedną zmianę, która uważam nie wymaga specjalnych zmian. To jest ustawa Wilczka w sensie jako taka prosta, czy ustawy Grabskiego przedwojenne, które się
Był to jedyny taki okres 2-3 lat wolnego rynku i potem to tylko gorzej, pod górkę i w zasadzie nie ma co poprawić, w zasadzie powinno się zlikwidować i napisać od nowa, bo nawet 1 do 10, nie wiem czy w przeciągu 10, mogę już nie doczekać, tak? W moim wieku już mogę liczyć, chciałbym jeszcze popracować parę lat, ale mogę nie doczekać. Wracam do tematu, który czeka od 25 lat, a mianowicie, że my jako przedsiębiorcy płacimy za coś, czego nie dostajemy, czyli jeżeli wystawiamy fakturę. Tylko, bo mówię, ten temat jest rozwiązany w zakładach pracy chronionej. Tam mają pieczątkę, że jeżeli wystawiamy fakturę, to druga strona nie może odpisać sobie ani VAT-u, ani podatku, dopóki nie przeleje pieniędzy. My w momencie jesteśmy karani podwójnie, tak? Jeżeli wystawimy fakturę, ktoś nam nie zapłaci, my ponosimy wszystkie koszty, zanosimy, a ta druga strona odpisuje sobie obel. No to jest chory, mówię, cały czas jak prowadzę działalność, od dopóki jest, są faktury VAT został prowadzony, funkcjonuje, jakoś nie ma siły czy mocy, żeby po prostu wyprostować. Czy wprowadzimy podatek katastralny? Nie. W ogóle nie wiem, skąd się wzięła ta plotka. Nigdy nie rozważaliśmy tego. Inne dotyczą, inne wymagałyby bardzo obszernego komentarza. Ja się postaram maksymalnie streszczać i odnieść tylko do niektórych wątków. System emerytalny ZUS jest bankrutem, proszę Państwa. Może jeszcze Pan, czy ja, jakie takie emerytury będziemy mieli, ale już nasze dzieci nie będą miały i trzeba przebudować całkowicie od nowa system emerytalny, oczywiście z zachowaniem tej zasady praw nabytych. Dla mnie właściwym kierunkiem jest system tak zwanych emerytur obywatelskich, czyli każdy z nas, niezależnie od tego, jakie podatki płaci, ma zagwarantowaną emeryturę na takim samym poziomie, niskim, bo w państwach, w których ta zasada obowiązuje, ten system obowiązuje na przykład w Kanadzie, które jest dużo bogatszym od nas państwem, no naprawdę te emerytury obywatelskie są na bardzo niskim poziomie, no ale każdy wie, że co go czeka i każdy, kogo na to stać, ubezpiecza się dodatkowo. Oczywiście natychmiast się narzuca pytanie, no ale z czego biedni Polacy się mają ubezpieczać? No z tego, że najpierw trzeba obniżyć podatki. Prawda? My na ten ZUS płacimy gigantyczne pieniądze, to jest studnia bez dna, a i tak z tego ZUS-u mało co dostaniemy, więc trzeba równocześnie obniżyć podatki i dać Polakom możliwość dodatkowego ubezpieczania się. Zadłużenie. No, problem zadłużenia to była jedna z przyczyn, dla których ja odszedłem z Platformy. Platforma miała obniżać dług publiczny, obniżać deficyt, obniżać podatki, a wszystko to rosło. My, teraz mówię o Polsce razem, opowiadamy się za tym, żeby w ciągu kilku lat w Polsce wprowadzić takie rozwiązanie, które od przyszłego roku zacznie obowiązywać, nie, od 2017 roku zacznie obowiązywać w Niemczech, gdzie wprowadzono od 2017 roku konstytucyjny zakaz deficytu budżetowego. No ile może żyć te koszty przyszłych pokoleń, prawda? Dług publiczny jest dramatycznie wysoki, odsetki od tego zadłużenia są gigantyczne, trzeba wreszcie to uporządkować. Problem VAT-u. Nie znam w Polsce nikogo, kto rozumiałby obecną ustawę o VAT-ie, bo po pierwsze była ona już chyba tysiące razy nowelizowana, po drugie moim zdaniem od początku była napisana celowo w sposób niejasny, zagmatwany. Nie jest żadną tajemnicą, że profesor, który pisał tę ustawę, stał się bardzo zamożnym człowiekiem dzięki temu, że następnie zaczął tę ustawę interpretować. No. I to, o czym tutaj nasz gospodarz mówił, w ogóle poszerzenie VAT-u kasowego, likwidacja możliwości odpisu, jeżeli ktoś nie zapłacił, to jest elementarz, zamierzamy to zrobić. Tak jak zamierzamy wprowadzić cały szereg innych rozwiązań, o których ja nie mówiłem w tym moim zagajeniu, ale zachęcam Państwa w internecie, możecie Państwo znaleźć ten nasz program. Tam jest na przykład propozycja tak zwanej karty drobnego przedsiębiorcy. Co między innymi proponujemy w tej karcie? Przykładowo, bo to lista jest długa, wprowadzenie specjalnej ulgi inwestycyjnej
pozwalającej na jednorazową amortyzację wydatków na nabycie maszyn i urządzeń oraz wartości niematerialnych i praw. Inny przykład, wprowadzenie specjalnej ulgi w związku z tworzeniem nowych miejsc pracy, bo zależy nam na tym, żeby te nowe miejsca pracy powstawały. Na czym ta ulga ma polegać? Że powstanie każdego nowego miejsca pracy na umowę o pracę pozwoliłoby przez okres pierwszych 2 lat od jego powstania rozpoznawać w kosztach podatkowych przedsiębiorcy 150% pensji nowego pracownika brutto. Proponujemy rozszerzenie możliwości płacenia zryczałtowanych zaliczek na podatek dochodowy na podstawie danych z poprzednich lat, zniesienie konieczności płacenia zaliczek przez pierwszy rok działalności. Proponujemy rozszerzenie stosowania uproszczonej księgowości, czyli księgi przychodów i rozchodów, niezależnie od formy prowadzonej działalności i tak dalej, i tak dalej. Jest tutaj również ten postulat dotyczący VAT-u, o który Pan się upomina. ...proszą powiatowych biur pracy, ponieważ jeżeli firma, jest ustawa taka, że no firma może wystąpić, powiedzmy, o tak zwane prace interwencyjne. Jednym z warunków do spełnienia jest 5 punktów, czyli tak zwanego zabezpieczenia. Między innymi tam jest poręczenie majątkowe, jest przykładowo weksel i jeszcze tam 4 inne czy 3 inne propozycje. I firma przez 2 tygodnie chodzi do biura pracy, prowadzi rozmowy z pracownikiem, który jest tam w tym dziale wyznaczony i pracownik mówi, dobrze, wszystko jest, dochodzi do podpisu, a kierownik biura mówi, że nie, bo on ma swoje widzimisię, że nie może być weksel, tylko ma być poręczenie majątkowe. Ci, którzy prowadzą działalność w Grudziądzu, to teraz powiem tak, proszę znaleźć 2 ludzi, którzy nie mają kredytu i mają, żeby zatrudnić 2 czy 4 bezrobotnych, mają pracę netto po 3,5 tysiąca. I żeby poświadczyli Panu, powiedzmy, kredyt, gdzie chodzi o 20 czy o 30 tysięcy. Jest to paranoja. I moim zdaniem uważam, że tak, że jest to król w biurze pracy, którego od niego tylko zależy. Jemu nie zależy na tym, żebyśmy my jako pracodawcy zatrudniali ludzi, tylko żeby było jak najwięcej bezrobotnych. Jemu nie chodzi o to, żebyśmy my zatrudniali ludzi, tylko żeby było więcej bezrobotnych. Druga rzecz. Dlaczego nikt w Sejmie na przykład nie porusza tematu w telewizji, panowie ładnie występujecie, że jest 7 dni czasu na zarejestrowanie pracownika. Czemu to służy? To ja teraz Państwu powiem. Są takie firmy, które tak, biorą pracownika, idzie dziewczyna do sklepu pracować, po 7 dniach właściciel mówi, że się nie nadaje, dziękuję. I za 7 dni pracuje za darmo. Bierze następnego pracownika i 7 dni i za darmo. A do swojego, powiedzmy, marketu zatrudnia 2 panie, które tym całym chadziaństwem mu zarządzają, a ci młodzi ludzie pracują za darmo. Druga rzecz. Kończy młody człowiek studia, tak, i dostaje tytuł magistra. I teraz ma 26 lat. Mówimy, że jest mało dzieci. Ja na przykładu podam dziewczynę, tak? Dziewczyna kończy, by chciała założyć rodzinę. Jak ma założyć rodzinę, jak mówią, że tak, idzie się pytać do pracy, niech pani wpierw przyjdzie, ale na wolontariat. Na wolontariat, tak? 3 miesiące popracuje jako wolontariat i słyszy, że nie ma pracy, ale 3 miesiące za darmo. Mało tego, ja rozumiem, że niech się pokaże, niech idzie na wolontariat, ale dlaczego ta dziewczyna ma na swój koszt płacić ubezpieczenie, tak? Jeżeli firma, czy to będzie szpital, czy to będzie obojętnie jaka firma, czy to będzie urząd miasta, pracując jako wolontariat, ta firma nie może pokryć nawet głupiego ubezpieczenia. Tylko musi tak, się ubezpieczyć od OC, ubezpieczyć się od pracy za darmo i dostaje kopa. Mało tego, są firmy, na przykład jest ustawa, która mówi w biurze pracy, że firma, która zatrudni na interwencję, musi później tego pracownika zatrudnić. Gdyby były na 3 czy na 4 miesiące, a jest wiele takich firm, które ma układy z biurem pracy, tak, i tego żadna kontrola nie wykazuje. I oni co pół roku biorą sobie na interwencję i człowieka wyrzucają. I korzystają z dotacji, nie zatrudniają. Więc nawet na rodzinnym rynku, tak, firma, która nie dostanie tego, nie może skorzystać z tej dotacji, to tamta firma zawsze będzie konkurencyjna. Druga rzecz, dlaczego na przykład jest dopuszczone, że do 40 czy do 50 tysięcy jest zwolnione z VAT-u? Jest to też oszustwo w stosunku do tych, którzy zatrudniają więcej pracowników. Na przykład firma zatrudnia 30 osób,
i wiadomo z góry, że jest VAT-owcem, tak? I przychodzi ktoś, który ma firmę w kieszeni i on nie jest VAT-owcem, otwiera ją na pół roku i zgarnia te przetargi takie, gdzie małe firmy mogą startować i te firmy przegrywają o VAT. Bo dla niego on podaje cenę netto i jest dla niego tak samo cena brutta, tak? Jeżeli będzie to mała rodzinna firma, 2-3 osoby, ona w życiu nie wygra przetargu, ponieważ tamci korzystają i przez telefon, powiedzmy, startują w takich przetargach. I jeszcze jedna rzecz powiem, która mnie bardzo boli, na przykład, że państwo jako posłowie, występując w telewizji, wiele razy mówicie, że tak, jeżeli ma coś być dla ludzi, to nie ma pieniędzy, bo w budżecie nie ma, bo tego nie ma, bo tamtego nie ma. I teraz ja się pytam, czy konstytucja w naszym kraju mówi, że każdy Polak jest równy i ma równe prawo, czy nie? Bo ja uważam, że posłowie są tak jakby ponad prawem. I teraz wrócę do tego pytania, dlaczego my, szarzy ludzie, którzy pracujemy i tak jak pan sam powiedział, że jest wiele kontroli i tak dalej, mamy stopę wolną od podatku 3000, a posłowie 18000. I dlaczego dla was są pieniądze, a dla nas nie ma? To ja powiedziałbym inaczej. Weźcie też 3000 sobie, odliczcie od podatku, pomimo to, że wasze wynagrodzenie jest dziesięciokrotnie większe od naszych, 1300, bo tak nam się proponuje, jeżeli idziemy do pracy. I wtedy te pieniądze, które zostaną w tym budżecie, przekażcie na dom dziecka, przekażcie na szpital. My do pracy, druga rzecz, jeżeli poseł, jest taka ustawa i na pewno pan o tym wie, że jest miejsce pracy. Jeżeli zawodowy poseł ma miejsce pracy w Warszawie, to dlaczego dojeżdża na koszt państwa do pracy? Dlaczego? Ja muszę do pracy pojechać ze swoich pieniędzy, ze swojego 1200 muszę do pracy dojechać, a wy jeździcie na koszt państwa. Druga, następna rzecz. Poseł może nie mieć samochodu, ale korzysta z kilometrówki. Ja będąc pracownikiem, dostając kilometrówkę, nie dostaję jej w 100% w budżetówce, tylko 65%. Dlaczego mnie znowu się okrada? O tym nie mówicie w swojej działalności, w swoim programie. Ja bym chciał, może żeby w telewizji nieraz powiedzieć, jak będzie pan występował swojemu przeciwnikowi z PO, czy co, dlaczego tak jest? Nikt w telewizji o tym nie wspomni, nikt. Tylko zawsze brakuje dla szarych ludzi. Ale dla was niczego nie brakuje. Dziękuję. Wyjechali. Bo ja przez pierwsze 2 lata, jak w tej kadencji, wziąłem 0 złotych kilometrówek. Przez następne 2 lata wziąłem łącznie parę tysięcy. Z czym na wszystko mam faktury z prostego powodu, ponieważ sam nie jeżdżę samochodem. Więc jak gdzieś jeżdżę, to wynajmuję kierowcę, czy tam wieziemy ze współpracowników i jemu za to płacę. Więc oczywiście, że trzeba usuwać wszelkiego typu przywileje, co do tego nie ma wątpliwości, i przywileje dotyczące posłów, i przywileje dotyczące na przykład uprzywilejowanych grup, uprzywilejowanych emerytalnie. To dotyczy nie tylko górników czy służb mundurowych, to dotyczy także sędziów czy prokuratorów. Tu rzeczywiście zasady powinny być jednakowe, sprawiedliwe dla wszystkich. Urzędy pracy, jeżeli komuś dostarczają pracy, to samym urzędnikom. Ja generalnie opowiadam się za szeroką, może nie 100%, ale za szeroką prywatyzację urzędów pracy, tak żeby one były rozliczane po prostu z efektów. Niby dlaczego urząd pracy ma być urzędem, a nie może być firmą? Niech działa na normalnych zasadach rynkowych. Z częścią pańskich postulatów się nie zgadzam, dlatego że one zmierzają do tego, żeby jeszcze bardziej zbiurokratyzować i utrudnić życie przedsiębiorcom. I ma się 7 dni na zarejestrowanie pracownika, to jest ułatwienie dla przedsiębiorcy. Oczywiście zdarzają się przedsiębiorcy nieuczciwi, którzy postępują tak, jak pan mówi. Sam znam takie przypadki, że tam przez te 7 dni zatrudniają młodego człowieka, a potem go wyrzucają. Tylko że prawo powinno być tworzone z założenia dla ludzi uczciwych. Znaczy to ja mówiłem o tym, że prawo gospodarcze powinno się opierać na zasadzie zaufania do przedsiębiorców. I jeżeli 98% czy 99% przedsiębiorców traktuje
pracowników uczciwie, a znajdzie się ten 1%, który zatrudnia tych młodych ludzi, tak jak Pan powiedział, 7 dni, a potem wyrzucają bez wynagrodzenia, no to nie możemy tym 99% utrudniać życie, dlatego że jest jeden nieuczciwy. Trzeba to piętnować na inne sposoby. To samo zresztą z tym nadużywaniem wolontariatu, bo ja uważam, że wolontariat jest dużą szansą dla młodych ludzi. Teraz mówię to jako, nie jako przedsiębiorca czy jako poseł, tylko jako ojciec trójki dzieci, które albo są w wieku, albo studiują, albo właśnie skończyły studia. Przez cały czas ich pchałem, żeby szły na wolontariat, żeby nabywały doświadczenie. Przetarg, i to jest osobny wielki problem. I kiedy mówiłem o tym, że chcemy wyrównać szanse polskich przedsiębiorców i inwestorów zagranicznych, to nie wspomniałem jeszcze o ustawie o zamówieniach publicznych. Dzisiaj ta ustawa preferuje wielkie firmy. W praktyce bardzo często przetargi, zwłaszcza te największe, wygrywane są przez firmy zagraniczne. Czy Państwo słyszeliście o tym, żeby duży przetarg na zamówienie publiczne w Niemczech, w Austrii, w Hiszpanii wygrała inna firma niż niemiecka, austriacka czy hiszpańska? A jakie firmy wygrywają te przetargi w Polsce? A też niemieckie, austriackie czy hiszpańskie. I teraz niby na mocy prawa unijnego nie można preferować kapitału narodowego, ale jakoś Niemcy czy inne państwa sobie z tym radzą. My też chcemy sobie z tym poradzić tak, żeby przetargi były wygrywane przez polskich przedsiębiorców. To można robić na przykład w ten sposób, żeby rozbijać przetargi na mniejsze. Między Prawem i Sprawiedliwością, jako tą główną partią, a Zjednoczoną Prawicą. Jakie są relacje? Jak one wyglądają? Jak ta współpraca wygląda? I drugie pytanie, czy ewentualnie po wygranych wyborach przez Prawicę, a wierzę w to osobiście, że będzie to zdecydowane zwycięstwo, przewiduje się ewentualnie utworzenie, no może tak w skrócie powiem, jednej prawicy, żeby nie było tego rozdrobnienia. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja muszę powiedzieć, że aż jestem zaskoczony, jak bardzo harmonijnie układa się ta współpraca między PiS-em a tymi mniejszymi partiami. I od początku tak było. Mieliśmy na początku trochę trudnych rozmów, ale jak już podpisaliśmy rok temu porozumienie, to muszę powiedzieć, że wszystkie partie się tego porozumienia trzymają. Odpukać wierzę, że do końca ta współpraca będzie tak dobra. I zresztą podam Państwu przykład. Mnie dziennikarze ciągle pytają, skąd ja będę startował i z którego miejsca. Ja mówię, że z Krakowa, bo zawsze stamtąd startowałem, z takiego miejsca, jakie sobie wybrałem. Może oczywiście Jarosław Kaczyński zaproponował mi pierwsze miejsce, ale ja powiedziałem, panie prezydencie, ja sobie sam wybiorę to miejsce, dlatego że zależało mi, jakie to miejsce, to się Państwo wkrótce dowiecie, ale zależało mi na tym, żeby dać osobisty dowód na to, że w tym porozumieniu chodzi o Polskę, chodzi o program, chodzi o to, żeby poprawić funkcjonowanie gospodarki, poprawić funkcjonowanie administracji państwowej, a nie chodzi o stołki. No i natomiast jak Pan mnie pytał o to, czy zamierzamy po wyborach stworzyć jedną partię, to tu moja odpowiedź jest przecząca. Nie, dlatego że każda koalicja wymaga kompromisów i porozumienia, ale są kwestie, w których się naprawdę różnimy. I myślę zresztą, że ta różnorodność jest pewną siłą Zjednoczonej Prawicy. Bo do kogo innego, do innego typu wyborców trafia PiS z jego takimi postulatami bardzo socjalnymi, a do innej grupy wyborców trafia na przykład Polska Razem z naszym takim zdecydowanie wolnorynkowym programem. No nam jest pod względem gospodarczym bliżej raczej do Korwina, powiedzmy, czy pod wieloma względami do Kukiza, ale chcemy zachować tę odrębność partyjną, natomiast wierzę, że będziemy lojalnie, uczciwie, solidarnie, tak jak do tej pory współpracować. Nie padło, nawet żaden termin przewidywalny, kiedy ewentualnie coś będzie wykonane. Mam pytanie, czy na dzień dzisiejszy, na wasze propozycje, już macie projekty ustaw przygotowane? Bo ja bym chciał się usłyszeć, że to czy to zrobimy za 2 lata, a nie, my zrobimy, my to mamy w planie, my to mamy to. Teraz druga sprawa, odnośnie, mówimy o pracodawcach, ale mnie też wychodziło o pracownikach. Do czego zmierzam?
Jest taka instytucja, ale tylko chyba na papierze, Państwowa Inspekcja Pracy. Ja, proszę Państwa, pracowałem w Niemczech i co się okazuje? Przepraszam, to określenie. Przychodzi o pszczółkę z kolczykami w uszach i w nosie i nas się wypytuje, skąd jesteście, gdzie pracujecie, za ile pracujecie, gdzie mieszkacie, to wszystko. Za 2 tygodnie jest kordon policji, obstawili budowę i sprawdzają wszystkie dokumenty. Pozwolenie na pracę, paszporty, wszystko. Ile zarabiacie, ile pracujecie, wszystko. A u nas jest tak, na dzień dzisiejszy. Ja tu, tak słucham, przychodzę za tydzień do ciebie na kontrolę. Jarku, przygotuj może tam walizkę. Jarku, przygotuj może kopertę. Skończcie panowie z tym. Zróbcie ustawę taką, że się wchodzi tak jak jest w innych krajach. Niemcy są bliziutko. Weźmy przykład z nimi. Następna sprawa. Dzisiaj spotkanie jest, miło mi, że pan już jest brojącą w krótkim okresie 2 razy, ale mam teraz pytanie. Czy po wygranych wyborach też będziecie robili konsultacje z nami, czy nie? Bo dzisiaj jest tak, jak są wybory, to wy wychodzicie jak drzewy po deszczu. Jak jest koniec sezonu drzewowego, was nie ma. Was nie ma. I jeszcze mam jedno takie pytanie. Czy pan jest za tym, żeby te biura poselskie były utrzymywane w takim stopniu? Dlaczego ja to mówię? Bo ja w Grudziądzu jest 2 posłów i jest senator. Zużyłem już do nich chodzenie, sprawa Grudziądza, 4 par butów. Na żadną interwencję nawet nie otrzymałem ustnego uzasadnienia, odpowiedzi, nic. Do dzisiaj. I czy wy też tak chcecie robić jak oni, że oni się tylko konsultują ze swoją, w cudzysłowie, sitwą, jak pan kiedyś to określił, że w tych małych agromatach są sitwy? Czy wy po prostu też będziecie robili to, co się pan robi, byście wychodzili jednak do ludzi, słuchali tych ludzi z domu? Dziękuję. Zmiany trzeba wprowadzać w ciągu pierwszych 3 miesięcy po przejęciu władzy. W związku z tym część ustaw mamy przygotowaną, część ustaw mamy w szczegółowych założeniach. Od razu chcę powiedzieć, że w mojej ocenie, nawet jeżeli chodzi o postulaty zgłoszone w kampanii prezydenckiej przez Andrzeja Dudę, nie da się wszystkiego wprowadzać za jednym zamachem. Bo według szacunków ekspertów naszej partii, tu się różnimy szacunkami z ekspertami PiS-u, ale według naszych ekspertów, gdybyśmy za jednym zamachem od razu obniżyli wiek emerytalny, podnieśli kwotę wolną od podatku do wysokości 8 tysięcy dla wszystkich i dali ten dodatek 500 zł na każde dziecko, to dług publiczny wzrósłby o 2%. W ślad za tym wzrosłoby oprocentowanie obligacji Skarbu Państwa, czyli rynki finansowe by nas wydrenowały. To nie znaczy, że obietnice Andrzeja Dudy są obietnicami bez pokrycia, tylko trzeba to odpowiednio rozłożyć w czasie. Na przykład podnieść kwotę wolną od podatku. Posłom nie jest potrzebna kwota 8 tysięcy wolna od podatku, prawda? Zamożnym przedsiębiorcom nie jest to potrzebne. Każdemu byłoby miło, ale może warto zacząć na przykład od tych, którzy zarabiają poniżej średniej krajowej, prawda? I stopniowo rok po roku obejmować wszystkie grupy. Ja teraz mówię o możliwych rozwiązaniach. Tych wariantów jest więcej. Docelowo oczywiście powinniśmy dążyć do tego, żeby wszyscy mieli równie wysoką kwotę wolną od podatku, bo państwu, każdemu państwu, polskiemu państwu także, powinno zależeć na tym, żeby powstawała silna klasa średnia. Że powinno zależeć na przykład na tym, żeby się dużo dzieci rodziło nie w rodzinach ubogich czy najuboższych, ale żeby się dużo dzieci rodziło w rodzinach zamożnych. Więc do tego potrzebne są odpowiednie bodźce finansowe także dla tych ludzi średnio zamożnych czy zamożnych. Państwowa Inspekcja Pracy. No, proszę Państwa, ja generalnie jako były przedsiębiorca uważam, że kontroli jest za dużo. Nie tylko ze strony Państwowej Inspekcji Pracy, ale w ogóle ze strony rozmaitych organów kontrolnych. Chciałbym, żeby tutaj było to transparentne, jasne i raczej jestem za tym, żeby ograniczać kontrolę niż narzucać. Czy będziemy przyjeżdżali po wyborach? Prześledźcie sobie Państwo mój kalendarz, to na stronie internetowej można sprawdzić.
ile ja mam spotkań w ciągu miesiąca, w ilu miastach czy regionach Polski jestem. Nawet kiedy byłem ministrem, a to muszę powiedzieć, że jak się jest ministrem, to się pracuje od 6 do 24, ale nawet jako minister miałem ponad 100 spotkań w różnych regionach Polski, takich otwartych jak to dzisiejsze. Jestem przekonany, że Iwona, znam Iwonę świetnie od lat, ona jest równie aktywną osobą. Pyta pan o biura poselskie. Ja teraz powiem rzecz niepopularną. Jestem radykalnym przeciwnikiem podnoszenia wynagrodzeń dla posłów. Nie. Państwo funkcjonuje tak słabo, to posłowie nie zasługują na podwyżkę, ale może to państwa zdziwi, jestem zwolennikiem tego, żeby posłom dać dużo więcej pieniędzy na prowadzenie biur poselskich. Dlaczego? Poseł do Bundestagu ma opłacanych z budżetu państwa, niemieckiego państwa, 6 ekspertów, ekonomistów i prawników. Polski poseł ma do dyspozycji miesięcznie 11 tysięcy. To ja państwu powiem, na co mi w Krakowie wystarczy 11 tysięcy. Wystarczy mi na to, żeby wynająć biuro, wynająć, zatrudnić dyrektora biura, dyrektor biura. Oprócz tego na umowę o zlecenie drugą osobę, młodą osobę do pomocy, telefony, prąd, koniec. W Krakowie nie ma już 11 tysięcy. I teraz, nawet jak ja bym był geniuszem, a poseł niemiecki był durnowaty, to jak on ma tych 6 ekspertów do dyspozycji, prawników i ekonomistów, to który z nas będzie, lepiej wykonywał obowiązki? Ja? Czy ten niemiecki poseł? Dlatego... Już kończę. Dlatego trzeba dać więcej pieniędzy na biura, ale dla ekspertów. Nie na kilometrówki, tylko na ekspertów, żebyśmy my też mieli do dyskusji. Przecież poseł nie pozjadał wszystkich rozmów. Potrzebujemy pomocy ze strony ekspertów. A ile może polski poseł wydać rocznie na ekspertyzy? 7 tysięcy. Kpin. Dojdą 3 pytania do tego referendum. Punktów są podzielone. Jako były minister sprawiedliwości mogę powiedzieć, że w dowolnej sprawie można znaleźć dowolnie dużo prawników, którzy przedstawią sprzeczne ekspertyzy. Nie wiem, co pan prezydent zdecyduje. Ja mogę powiedzieć tylko za siebie, że jeżeli będą te 3 pytania, to wezmę udział w referendum i zagłosuję 3 razy, tak, bo się opowiadam i za jednomandatowymi okręgami wyborczymi i za zmianami w finansowaniu partii, czyli ograniczeniem, nie likwidacją, ale ograniczeniem i poddaniem kontroli tych wydatków, żeby każda faktura natychmiast była w internecie, żebyśmy się potem nie dowiadywali. Ja byłem członkiem zarządu Platformy, czyli najwyższych władz, a przez głowy mi nie przeszło, że za pieniądze partyjne kupowane są cygara w Hawanie dla premiera Tuska i sukienki dla jego żony. No to jest po prostu niedopuszczalne. Jeżeli chodzi o 3 pytanie, ono jest już nieaktualne, bo zasadę zaufania do podatnika, czyli do strzygania wątpliwości na korzyść podatnika, już wprowadzono ustawowo. Bez przerwy składki. W zeszłym roku zbiło mi tytoń i po miesiącu czasu przyjechali komisja. Nic nie stwierdziła. W tym roku nie ubezpieczyłem, 100% mnie zbiło, zboże, tytoń i nie mam z czego robić. Słucham bardzo ważne to, co pan proponuje. Zamortyzację. Że rzeczywiście te wzrosty nie będę jakby powtarzała. Natomiast ja uważam, że amortyzacja powinna być zawsze przeznaczana na inwestowanie. Dla przykładu, jak jeździłam sterownikiem miasta, tak staraliśmy się dostosowywać wydatki bieżące, żeby one nie wzrastały, chyba że byłyby dodatkowe dochody. Natomiast odpisy amortyzacyjne, znaczy wydatki inwestycyjne, wysokości odpisów amortyzacyjnych to była jakby zasada. Prezydent zawsze powiedział, ile na inwestycje, co najmniej tyle. Natomiast obecna ekipa, która rządzi tam zarządza miastem z PO, nie patrzy na to. Zadłuża miasto, wydatki bieżące rosną, niewspółmiernie zresztą, zupełnie, w sposób nieuzasadniony. Natomiast nikt nie patrzy, że majątek
mimo tych pieniędzy, które z Unii wpływają, majątek się zmniejsza. Wartość majątku, jak się spojrzy w sprawozdania, jest mniejsza. Czyli, że nie dostosowuje się poziomu wydatkowania do potrzeb, ale inwestycyjnie. I myślę, że gdyby państwo również na to przy zapisie powiedziało, że owszem, będzie to kosztem uzyskania przychodów z amortyzacji odpisy pod warunkiem, że to musi być skierowane na inwestowanie. Na inwestowanie, a nie na przejadanie. Dokładnie. To wtedy taki zapis byłby prosty dla wszystkich. To nie powinno być wyjątków tam średni, duży i tak dalej. Taki zapis powinien się znaleźć. Zresztą ja jestem już wiekowym człowiekiem i kiedyś jeszcze za komunę też taki przepis był. Na fundusz inwestycyjny się odprowadzało odpisy, wartość odpisów. I to były jakby pieniądze wydzielone. Natomiast na pokrycie bieżących wydatków naprawdę trzeba obniżać koszty, dobrze gospodarować. Taki zapis byłby dla mnie uważam uzasadniony. Natomiast drugi problem, który mnie irytuje. ZUS nie ma pieniędzy, zadłuża się z bankrutem i tak dalej. Natomiast kto wprowadził taki przepis, że na łożu śmierci biorą ślub po to, żeby ten małżonek miał prawo do renty czy emerytury. Kiedyś pamiętam, było minimum trzyletni okres trwania małżeństwa, żeby przeszło to świadczenie na drugą osobę. A teraz nie. Ja dokładnie znam przypadki, że ktoś, kto ma wysoką emeryturę, to nawet młode babki próbują sobie zagwarantować jakby potem wypłynie. Cieszę się, że nie znam, w pierwszej sprawie ma pani 100% rację, natomiast no, co o pańskiej sytuacji, to rozumiem, że tutaj chodzi nie o jakieś generalne regulacje, tylko o interwencję w konkretnym przypadku. To nie wiem, Iwona Michałek, nie wiem, poprosi pana o szczegółowe informacje. My się zastanowimy, czy da się panu jakoś pomóc. W przyszłym roku. Bo no, na podstawie pańskich słów to na pewno nie będzie łatwe, skoro pan nie jest ubezpieczony. No po prostu tyle ubezpieczałem, nie? I jeszcze rolnicy, dlaczego nie płacą? Tak, na plus. Bardzo serdecznie państwu dziękujemy za spotkanie.